Cześć, witajcie moi drodzy w unboxingu takim na szybko powerbanku firmy TP-Link o pojemności 10400 mAh. Zapewnia producent na ponad 500 cykli ładowania. Zabezpieczenia antyprzepięciowe i tak dalej. Co mamy w opakowaniu, jest to powerbank, kabel micro USB, pokrowiec, instrukcja obsługi. No i że gwarantują wysoką pojemność 10 tysięcy mAh. I model powerbanku, kolejna strona opakowania. Tutaj macie wymienione wszystkie przeciwprzegrzeniowe, przeciwprzepięciowe i tak dalej zabezpieczenia. Informacje, że znajduje się tutaj latarka. I jak wygląda kwestia podłączenia sprzętów do tego powerbanku. Kwestia wejść. Jest to pojemność 10400, jak już mówiłem. Rozmiary. Wejście. Jedno jest jedno, drugie 2-amperowe wyjście. Wejście 2-amperowe, które podobno zapewnia naładowanie tej pojemności w okolicach 6 godzin. Na górze tylko logo TP-Link, na dole informacje techniczne, tak, producenta. Dobra, teraz wypakuję go i zaraz Wam pokażę, co się w środku znajduje. A więc tak, w pudełku znajduje się papierologia, taka najprostsza, oraz informacja, co się znajduje na powerbanku. Możecie od razu zobaczyć, zaraz Wam go pokażę. 4 diody i tak dalej. Wejście. No i tyle. Jak zwykle papierologia, instrukcja, gwarancja i tak dalej. To od razu chowamy. Jeszcze kabelek USB do ładowania i powerbanku oraz z powerbanku do urządzenia oraz ładowanie samego powerbanku. Turystyczny pokrowiec. Teraz Wam pokażę z logiem TP-Linka. Bardzo fajny, przyjemny, zamszowy, coś takiego materiał. Bardzo fajny, ale pewnie będzie się bardzo brudził przez to, że jest taki szary i takim meszowym, można by to powiedzieć, nie wiem dokładnie jak to nazwać, nie znam się. Z logiem TP-Linka, także tutaj na sznurek. No i najważniejsze, trochę ciężki klocek, Wam powiem, nie spodziewałem się. W woreczku znajduje się powerbank, zaraz go wyjmę. Mam nadzieję, że nic nie uszkodzę, poczekajcie. No dobra, wracamy. Tutaj mamy na spodzie logo TP-Linka. Z jednej strony typowo biały. Tu jest wejście do ładowania. Jeśli się nie mylę. Tak, tu jest wejście do ładowania. Tą stroną ładujemy. Jeszcze raz podane modele, znaczy model oraz wejście. Kolejny bok nic, kolejny bok. Kolejny bok też nic. Nic i nic. Na dole już widzieliście, a teraz na górze najważniejsze. 4 diody. No ale tutaj nic nie będziecie pewnie widzieć. Czy on jest w ogóle?
naładowany. Czekajcie. Nie, chyba nie jest naładowany. Chyba, że ja nie widzę po prostu, bo jest słońce, no ale to jest tak, to tu jest dioda. Tym przyciskiem włączamy latarkę oraz sprawdzamy pojemność. I to jest tak, jeżeli się palą wszystkie, to tu jest do 100%. Tu mniej więcej to jest do 80% naładowany. 60. Nie, moment. 20, 40, 60, 80, jakoś tak. Jeżeli tam ryga, to znaczy, że jest do okolicach 80, 60, 40 i 20. Jakoś tak, nie, jakoś tak, nie czytam jeszcze instrukcji obsługi. W każdym razie, jeżeli się świecą wszystkie, to jest 100% na maksimum naładowany. Wersja, wyjście 2-amperowe, wyjście 1-amperowe i latarka. Także wybaczcie za te hałasy, ale jestem w parku. Także jeszcze raz wam pokażę. Zapali się tu coś, czy nie? A, straciło ostrość. Poczekaj. No niestety nie pokażę wam, bo jest całkowicie rozładowany, więc tylko tyle. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego powerbanku za jakiś czas, jak się ukaże, dzisiaj mamy piątek, 4 września, więc za kilka dni możecie śmiało pytać, jak się ten powerbank mi spisuje. Powiem tak, spodziewałem się, będzie troszeczkę mniejszy, ale jednak nie żałuję zakupionego. Znaczy, mam nadzieję, że nie będę żałował, że będzie wszystko sprawnie działać. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego razu. Łap jeszcze ostrość na koniec. Trzymajcie się. A czekajcie, jeszcze wam pokażę, jak ten wygląda w pokrowcu. No i tak wygląda w pokrowcu powerbank. On to jest, no trochę jest i duży, i trochę waży, ale to tą specyfikację będziecie mieli w opisie pod filmem. Podam wam link do całej specyfikacji tego sprzętu. Także to by było na tyle ode mnie. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Cześć.